Hej, witajcie w kolejnym odcinku o budowie miksera do wieloosobowych streamów. W tej części zajmiemy się składaniem wskaźników wysterowania, które również są zestawami do samodzielnego montażu. A więc od samego początku wskaźniki zamówiłem z Chin i są to tak zwane DIY, czyli Do It Yourself, czy jak tam po angielsku to się mówi, czyli zestawy zrób to sam. Producent daje nam komplet części oraz płytkę drukowaną. W przypadku AliExpressa już nieco gorzej z instrukcją, która jest w wersji elektronicznej. I w tym przypadku schemat okazał się wybitnie niezachęcający do budowy. Ale nie ma się co martwić, wskaźnik wysterowania jest oparty na układzie K2284, czyli zamienniku układu AN6. 884. Dlatego też przygotowałem nieco bardziej czytelniejszy schemat. Ogólnie ujmując, to AN6884, K2284 i inne takie zamienniki cechują się wybitnie prostym użyciem. Więc nie przejmujcie się, jeśli czegoś nie zrozumiecie w tym, jak działa układ wewnątrz. Być może kiedyś skusicie się na montaż takiego wskaźnika, wtedy waszym zadaniem będzie tylko poskładanie wszystkich części w całość, bez kminienia, dlaczego to tak działa. Ale może chwilę opowiem, jak to działa. Wewnątrz układu znajduje się wzmacniacz operacyjny oraz 5 komparatorów. Wzmacniacz odpowiada za wzmocnienie sygnału, który trafia do wszystkich komparatorów na wejścia odwracalne. Nad komparatorami znajduje się szereg rezystorów, który jest podłączony do wejść nieodwracalnych komparatorów. Jeden kraniec szeregu rezystorów jest podłączony do masy, a drugi kraniec szeregu jest podłączony do wejścia zasilania. Dzięki temu każdy komparator otrzymuje inną wartość napięcia. Komparatory porównują napięcie, jakie otrzymują na wejściach i do momentu spełnienia warunku wyższego lub równego napięcia, przełączają swoje wyjście na ujemny poziom napięcia. Wówczas prąd od plusa zaczyna płynąć przez diodę, co powoduje jej świecenie. Podawanie zmieniającego się napięcia powoduje przełączanie się większej ilości komparatorów, co powoduje zapalenie się większej ilości LEDów. Wyjdźmy teraz poza układ, do którego musimy podłączyć oczywiście zasilanie oraz diody. Musimy też podłączyć wejście sygnału poprzez potencjometr, którym regulujemy poziom sygnału. Przed samym potencjometrem powinniśmy odseparować stałą składową poprzez kondensator. Ostatnimi dwoma elementami jest rezystor i kondensator, który pełni rolę bufora sygnału. Kondensator ładuje się trzymając przez jakiś czas pewien poziom napięcia, a rezystor rozładowywuje go tak, by wskaźnik w czasie ciszy mógł zgasnąć. Inaczej mówiąc, wartość tego bufora odpowiedzialna jest za szybkość pokazywania wyniku na wskaźniku. Tyle jeśli chodzi o działanie tego układu. Przejdźmy teraz do montażu. Zestawów na potrzeby miksera zamówiłem 5. Zamówiłem też dwa inne wskaźniki oparte o LM3915, którymi kiedyś się też zajmiemy. Zestawy składają się z płytki drukowanej oraz niewielu części. Mamy układ scalony, 6 LEDów do wyboru z ostatnią diodą czerwoną lub zieloną. Mamy też dwa rezystory, dwa kondensatory, potencjometr oraz konektory z kabelkami. Na płytce drukowanej znajdują się też opisy wartości elementów, tak by ułatwić sprawę montażu. Jeśli chodzi o kolejność, to montujemy tak, by było nam wygodnie. W moim przypadku ta kolejność zmieniała się, gdyż łatwiej było mi najpierw przygotować LEDy, które wygiąłem tak, by można było je zamontować w obudowie. LEDy powkładałem w wyznaczone miejsca, pamiętając, że krótsza nóżka jest katodą, czyli tak zwanym minusem. Następnie z pomocą trzeciej ręki przylutowałem wszystkie diody poprzez przyłożenie grotu lutownicy do pada i przyłożenia cyny, tak by cyna się stopiła i zalała całego pada, montując go i łącząc go elektrycznie wraz z nóżką diody. Następnie szukamy rezystora R1, który ma wartość 100 ohmów i kolory pasków brązowy, czarny, brązowy. Gdy wiemy już, który to rezystor, wkładamy go w odpowiednie miejsce i lutujemy. Kolejny rezystor R2 o wartości 10 kg będzie miał kolory brązowy, czarny, pomarańczowy, którego też wkładamy, a następnie lutujemy. Po przylutowaniu odcinamy końcówki i przechodzimy do kondensatorów, które mają wartość 2,2 mikrofarada oraz 10 mikrofaradów, które wkładamy w wyznaczone miejsca C1 oraz C2, po czym lutujemy i ucinamy końcówki. Następnym elementem jest potencjometr montażowy, który z pomocą trzeciej ręki włożyłem i przylutowałem do płytki. Przedostatnią rzeczą będzie włożenie najważniejszej rzeczy, czyli układu sterującego diodami. Musimy pamiętać, by włożyć go dobrze z oznaczeniem na płytce. Układ zamontowałem w trzeciej ręce, po czym zaczynając od jednej nóżki go lutowałem. Podczas lutowania płytka i tak wisiała w powietrzu, dlatego po przylutowaniu pierwszego pina poprawiłem tak, by płytka razem z układem była prosto. Następnie przylutowałem pozostałe nóżki. Na zakończenie zostało nam przylutować konektory, do których podłączamy przewody. No i tym oto sposobem zakończyliśmy montaż płytki. Jeśli chcecie zobaczyć cały proces montażu bez żadnego cięcia, kliknijcie na kartę, która wyskoczyła na górze. A to, co teraz widzicie, to timelapse montowania pozostałych płytek. Przejdźmy teraz jeszcze do uruchomienia wskaźnika i pierwszego testu miksera. No dobrze, więc zrobimy pierwszą próbę w zasadzie, jaką mamy. Mamy tutaj już lutownicę, możemy gasić. Mamy tutaj oczywiście zasilacz, zasilacza. Idą sobie tutaj kabelki, o tu tutaj właśnie idzie. I tutaj mamy takiego pięknego pająka, jak
po prostu wow. To jest wielka próba, sprawdzamy, czy wszystkie mikrofony będą działać i tak dalej, i tak dalej. No i jak widzimy, mamy mikrofony wszystkie, jest jeden mikrofon jest tutaj na końcu, o, tu jest jeden mikrofon. Drugi mikrofon mamy tutaj, hełka. Trzeci mikrofon tutaj sobie wisi niestety, ale jest. Czwarty mikrofon jest sobie tutaj. No i piąty mikrofon jest sobie tutaj. Wszystkie pięć mikrofonów. Uwaga, odpalamy sobie to. Patrzymy na zooma, to wszystko jest podłączone na taką piękną magistralę z takim pięknym pająkiem. O, tutaj patrzcie. No, jak widzicie, już sobie te mrygają. O, mówię i widać, że mryga. Tu mamy taki piękny mikser, w zasadzie na tym wszystkim to polega, jest jakby takie odseparowanie tego wszystkiego, żeby się nie gryzło z jednym z drugim. Ale jeszcze będziemy robić, myślę, że diody tutaj wstawimy, żeby się nam prąd nie cofł. Dobrze, idzie sobie tu ten kabelek, ten żółty z czarnym, no i on wchodzi sobie tutaj do zooma. No i jak ja mówię cokolwiek, to tutaj już się sprzężenie robi. Jak coś mówię, no to do zooma tutaj trafia już ten dźwięk. No to sobie teraz tak, nagramy sobie, włączymy sobie nagrywanie tego. No ja będę mówił do każdego z mikrofonów. No i posłuchamy sobie, jaki to będzie dźwięk z tym. Więc co mamy teraz? Teraz mamy ten. Pierwszy mikrofon, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Drugi mikrofon, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Mówię do tyłu mikrofonu. Trzeci mikrofon mówię do spodu, to będę tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, raz, raz. Dobra, i zostały jeszcze dwa mikrofony. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Widzimy. No i mamy jeszcze jeden taki właśnie wskaźnik. Mikrofon numer 5. Możliwe, że za głośno będzie, bo źle to poustawiałem. No ale tak gdzieś jak słyszeliście i widzicie, jak to wszystko działa, ten mikrofon, ten najlepiej zbiera. To jest numer 3 z tamtego testu. Najlepiej działa i w ogóle. No nic, tak gdzieś jak to się nagrało na Zooma. Robimy sobie teraz synchronizację, żebym mógł to sobie połączyć w filmiku. No i sobie teraz to zaraz puścimy. Czyli jak mówimy stopa, teraz włączymy sobie playa i już będę mówił do każdego z mikrofonu. No i posłuchamy sobie, jaki to będzie dźwięk. Więc co mamy teraz? Teraz mamy ten pierwszy mikrofon, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Drugi mikrofon, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Mówię do tyłu mikrofonu. Trzeci mikrofon mówię do spodu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, raz, raz. No i zostały jeszcze dwa mikrofony. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Widzimy. No i mamy jeszcze jeden taki właśnie wskaźnik. Numer 5. Może za głośno będzie, bo ustawiałem. No ale tak gdzieś jak słyszeliście i widzicie, jak to wszystko działa, ten mikrofon. Ten najlepiej śpiewa. To jest numer 3 z tamtego testu. Najlepiej działa i w ogóle. No nic, tak czy siak to się nagrało na Zooma. Robimy sobie teraz synchronizację. No i dobrze, no jak słyszeliście, to wszystko udało się mi włączyć. To wisi, tu widzę, niestety to wisi, to się tak nie powinno robić. Ale no taka sytuacja, że to tak trzeba zrobić. Wszystko co my tutaj mamy, widzicie, jest tak dość mocno prowizorka, ale to wszystko będziemy mocować. Najbardziej się cieszę z tego, że to co wymyśliłem tutaj, się jak najbardziej sprawdziło. Czyli tutaj mamy te kilka wejść, o tutaj dotykam, słychać, że zoom wzmacnia i buczy. Tutaj jest taki pajączek właśnie, no i to jest właśnie ten pierwszy test tego w takiej mega prowizorce. No i tym oto sposobem zakończyliśmy budowę wskaźnika wysterowania, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka.